witajcie. Z tej strony Konrad ze Ścigacza. Jesteśmy w pięknej, słonecznej Barcelonie, gdzie odbywa się prezentacja Husqvarny Fitpilot 701. Jest to pierwsza po wielu latach próba wejścia Husqvarny na rynek motocykli szosowych. Wyjaśnijmy sobie najpierw nazwę tego modelu. Fitpilot to po szwedzku biała strzała, dlatego motocykl pomalowany jest na srebrno. Nawiązuje on podobno do słynnego modelu Silverpilot z lat 50., który z kolei był czerwony. Więc mam wrażenie, że w kwestii logiki szwedzkich produktów IKEA poszła jednak trochę dalej. Ale dość tego. Motocykl jest bardzo dobrze prowadzącą się maszyną. Jest bardzo leciutki. Dzięki jednocylindrowemu silnikowi, który waży tylko 40 kg. Do tego mamy 11 kg ramy i parę innych komponentów. Motocykl jest ociosany absolutnie ze wszystkich zbędnych elementów. Cały motocykl waży tylko 165 kg razem z paliwem. Prowadzi się leciutko, jest świetny w zakrętach. Nie wyobrażam sobie lepszego motocykla do bardzo ciasnego jeżdżenia po mieście na przykład. Świetnie się nim steruje. No i tak jak widzicie, postawiono bardzo mocno na wygląd. Motocykl jest bardzo designerski, to jest bardzo modne słowo dzisiaj. I może być świetną propozycją, bo Husqvarna, wchodząc na rynek motocykli szosowych, no nie ma wyboru, musi pokazać coś totalnie unikalnego, bo wszystko już jest, tak? Musi czymś zaskoczyć. Słuchajcie, całą resztę opiszę Wam w gotowym teście. Zostańcie z nami, ścigacz.pl.